Witam Was serdecznie, ja sobie właśnie idę do pracy. Słuchajcie, dzisiaj są do opracowania dwa detale podwójnie frezowane, czyli elementów będzie 4. Za chwilę Wam wyjaśnię szczegóły, o co chodzi, jak to wszystko będzie wyglądać. Jestem już na stanowisku, jak widzicie, robota jest dosyć pilna. Trzeba zrobić, odwzorować, że tak powiem, takie rzeczy, które widzicie tutaj na zdjęciach. Ja sam mało tutaj widzę, ponieważ te detale, które są tutaj sfotografowane, one są jeszcze przykryte jakąś starą farbą. Mniej więcej mam tylko gdzieś tu miarkę, aby łapnąć jakiś tam wymiar, ale słuchajcie, nie dostałem żadnych konkretów, jak to ma dokładnie wyglądać. Więc tak sobie myślę, no długo mi zejdzie też nad robieniem jakiegoś modelu 3D, żeby to odwzorować. Najlepszym chyba i najbardziej szybkim sposobem będzie wyrysowanie sobie to mniej więcej na tych właśnie formatkach, takimi frezami, jak tutaj właśnie widzicie. Tu sobie przygotowałem taki zestaw frezów, którymi będę operował. Wyrysowanie tego wszystkiego, tak mniej więcej, a później trzeba będzie niestety to ręcznie chyba dopracować. Drewno to Mahon Meranti, także biorę się do pracy. Już powiem Wam szczerze, że wczoraj zacząłem. 3 godziny było samego rysowania tych linii, które tutaj będą to wszystko mi odwzorować. Także no roboty tu trochę było przy tym. Ale tak jak mówię, mam nadzieję, że mi się to uda. Chciałbym to tak zrobić, żeby oczywiście wszystko za jednym zamachem, zatem ten materiał musi tak być przytwierdzony, jak tutaj teraz widzicie, bo będzie strasznie dużo zmiany narzędzi tutaj. I trzeba to zrobić wszystko za jednym pociągnięciem, że tak powiem, dwa detale i dwa detale później następnie te. Zatem przystępuję do pracy, mam nadzieję, że mi to wyjdzie i nie zepsuję tego materiału, słuchajcie. Odpalę sobie laptopa i pokażę Wam, jak wyszedł projekt. Pierwsze detale po wyrysowaniu wyglądają tak, a drugi wygląda tak. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Muszę jeszcze tylko przytwierdzić ten materiał. Dowiedziałem się, że tutaj będą takie listwy maskujące ten element, także będę mógł tutaj sobie wywiercić jakieś otworki i przykręcić ten mahoń właśnie do mojego stołu. Trzeba to będzie wszystko ustawić, żeby za jednym zamachem zrobić obydwa te frezowania. Mocuję już materiał, ale muszę Wam powiedzieć, że trochę boję się od razu wjeżdżać w te gotowe, poklejone klepki. Jednak jest to trochę czasochłonne wykonać coś takiego, jakby coś się stało, nie daj Boże. Więc dlatego szykuję sobie tutaj teraz na początek taką próbkę i tutaj sobie na początek zrobię to, co mam wyrysowane na komputerze. Zobaczę sobie, jak to wszystko się zachowuje, jak frezy się mniej więcej zachowują po zadaniu im odpowiedniej głębokości i jak te całe linie będą się kształtować. Dobrze ustawione, zatem teraz przystępuję do frezowania tej próbki. No to pierwszy ruch, słuchajcie, ja już przygotowany, a sytuacja wygląda tak. Myślę, że pogłębię tutaj jeszcze ze 2 mm. Ok, to podsumujmy teraz tak na szybko. Słuchajcie, wydaje mi się, że zbyt są okrągłe te właśnie zaokrąglenia. Także chyba sobie zmienię tego freza na odrobinę mniejszego. A teraz będę chciał takim frezem delikatnie te krawędzie tutaj ścieniować. Tak dopatrzyłem się na rysunku, że tak właśnie tam jest zrobione. Zobaczymy, jak to finalnie będzie wyglądać. Po tym frezowaniu wygląda to tak. Spójrzmy na kartkę. No, oczywiście jeszcze będzie szlif ręczny do tego wszystkiego, ale no, nie jest źle. Jedziemy dalej. Słuchajcie, właśnie przejechałem jeszcze raz tym samym frezem. Łącznie zanurzyłem się 3 mm i wydaje mi się, że teraz jest dużo lepiej.
Oczywiście te ostre tutaj krawędzie, ja sobie to wszystko wyprowadzę później papierkiem jakimś, czy mini szlifierką, ale myślę, że taki efekt jest zadowalający. Zmniejszę sobie tylko tutaj ten guzik, że tak powiem. Zostanie on wykonany mniejszym radiusem, bo jest za bardzo zaokrąglony. Ok, jadę dalej. Teraz troszeczkę krawędzi na zewnątrz. Oczywiście muszę sobie zacząć już to wszystko pisać, bo za chwilę się pogubię. No to zabawa teraz zwykłym frezem dwupiórowym. No przyznaję, że trochę było za szybko tym frezem. Ten MDF zaczął się strzępić, ale ja sobie to wszystko wyrównam, a drewno wiadomo, jest twardsze, będzie inaczej. Będzie oczywiście idealnie w przypadku drewna. Obrysowałem sobie jeszcze przed chwilą cały kształt. Nie pokazałem Wam tego, ale tak to wygląda. I teraz, słuchajcie, najlepsza zabawa, bo frez taki wielki, kulowy. On będzie też szedł tutaj po tej linii, także nada też ostatecznego kształtu temu detalowi. A heart speed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it is just... No i widzicie, tak to wyszło po tym frezowaniu tą kulą wielką. Trochę nie jestem zadowolony, ponieważ zbyt płasko po prostu ona bierze. Wydaje mi się, że jak zmniejszę tę kulę na taką trochę mniejszą, to tutaj będzie to bardziej widoczne, to zaokrąglenie. Ale jednocześnie tak sobie myślę, że będę musiał powiększyć cały ten właśnie środek, rozciągnąć go tak, żeby to wszystko właśnie współgrało. Tutaj zobaczcie sobie, jak to tu wygląda. Tu jest dosyć tak, ten kancik jest tak uwydatniony. Dlatego będę musiał cały ten element w środku delikatnie powiększyć, żeby uzyskać właśnie taki efekt. No i właśnie o to chodziło, żeby po prostu sobie dojść, jak to zrobić. W tym też celu zrobiłem sobie ten testowy element. Zatem teraz zapraszam Was na jakąś tam muzyczkę w tle i zobaczycie sobie, jak to wszystko zostanie już frezowane na tych dwóch elementach. Dobrze, słuchajcie, koniec. Tak to się prezentuje. No muszę przyznać, że parę ładnych godzin mi zeszło na wykonanie czegoś takiego. Za chwilę kolejny detal. On prezentuje się właśnie tak. No, jak myślicie, tu będzie ciężej czy nie? Zatem materiał już przykręcony i biorę się już do pracy. Nie będę Wam pokazywał, ani nie będę już robił testowej formatki. Od razu lecę, bo powiedzmy, że już mam wprawę. Nauczyłem się tutaj na tych wcześniejszych. Także do dzieła. Just as
No to mam wstępnie już wyfrazowane to wszystko. Teraz muszę takie newralgiczne miejsca pogłębić, ale to już sobie zrobię właśnie taką trójeczką. Zatem zmieniam frez i lecimy dalej. Jak widzieliście, wyfrezowałem sobie właśnie te miejsca i zaczyna to się teraz wszystko tak uwypuklać. Teraz myślę, że sobie jeszcze po konturze to objadę, a reszta już później ręcznie. Walczę jeszcze z tym wszystkim. Pogłębiłem o 3 mm jeszcze to miejsce, ale słuchajcie, żeby się ładnie zejść tutaj, jak widzicie, jest schodek, to muszę użyć takiego freza do grawerowania. Takimi frezami również 3D rzeźbię w drewnie. Także chciałbym tutaj pogłębić jeszcze te wszystkie rowki, te ślimaczki, te kwiatuszki, to wszystko, żeby to było jak najbardziej takie uwydatnione. No i wygląda to jeszcze lepiej. Myślę, że już teraz ostatnie pociągnięcie po konturze i dam już maszynie spokój, a później tylko ręczny szlif. Something from nothing. Life changes, just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Na dzisiaj, słuchajcie, koniec. Cały dzień mi zeszło nad tymi wszystkimi elementami. Tam są te wcześniejsze. Ogólnie tak to wyszło, wiadomo. Tu trzeba będzie jeszcze zrobić ingerencję jakąś mini szlifierką i to wszystko tutaj dopracować, ale to zabawa już na jutro. Ja zatem idę spać i jutro od rana się za to wezmę, a później zawiozę chłopakom, niech już to przyklejają do drzwi. No to witam Was w tym drugim dniu. Słuchajcie, mamy poranek, ja trochę się śpieszę, muszę to zrobić szybko i sprawnie, więc już sobie zorganizowałem wcześniej na kompresorze taką mini szlifierkę, jak widzicie tutaj. Fajna sprawa do takich rzeczy. Dodatkowo właśnie jakieś takie swoje papierki, pilniczki, może się przydadzą, nożyk się przyda. Także zabieram się do pracy i będę musiał to wszystko wyczyścić, bo sami widzicie, jak to wygląda. Nie jest to idealne, więc jeszcze trochę roboty przy tym będzie. Wreszcie koniec. Słuchajcie, praca nad tymi detalami dobiegła końca. To wszystko właśnie tak się prezentuje. Oczywiście można by to czyścić i czyścić w nieskończoność, ale wydaje mi się, że efekt jest na razie bardzo dobry. Także ja teraz zawożę to chłopakom, oni to sobie tam przykleją na te drzwi. No i myślę, że docelowy klient będzie po prostu cieszył oko, patrząc na właśnie takie detale. A ja już będę kończył ten odcinek, zobaczyliście sobie trochę co u mnie. Jak widzicie, od czasu do czasu takie zleconka wpadają. Coś takiego innego dla mnie, co chciałem właśnie pokazać na vlogu. Także mam nadzieję, że ta realizacja Wam się podobała. Piszcie w razie czego komentarze, co Wam się nie podobało lub co zrobilibyście inaczej. Ja powiem Wam szczerze, wolę takie ręczne dłubanie niż gdzieś tam projektowanie wiele godzin, robienie jakichś modeli 3D. Zresztą w tym jeszcze nie jestem też aż taki dobry, więc szłoby mi to dużo wolniej. Wolę sobie to wszystko wyrysować, gdzieś tam frezem przejechać, później ręcznie coś tam dopracować i uzyskać właśnie taki efekt, jaki widzicie. Dziękuję Wam za obejrzenie tego vloga. Trzymajcie się. Do zobaczenia.